Bardzo ważne. Jeśli na wyposażeniu swojej placówki bądź w domu posiadasz urządzenie LiveVac bądź DeChoker, pamiętaj, żeby go użyć. W którym momencie? Kiedy po 5 próbach uderzeń międzyłopatkowych i 5 uciśnięciach nadbrzusza nadal nie ma efektu. Dziecko najlepiej ułożyć na płasko, wziąć urządzenie w swoje ręce. Krok pierwszy. Ułożyć na twarzy. Następnie docisnąć i ruchem ku sobie pociągając wytwarzamy podciśnienie. Zaglądamy w jamę ustną. Bardzo ważne, żeby widząc ciało obce, dziecko zrotować na bok. Jeżeli to ciało obce jest widoczne, ruchem małego palca wygarniamy je na zewnątrz. Kontrolujemy stan dziecka. Jeżeli nie powiodła się próba, wykonujemy je do 5 razy. Urządzenie LiveVac, czyli sprzęt, który ma udrażniać drogi oddechowe w momencie zadławienia. Bardzo popularne na świecie, w szczególności Wielka Brytania, Ameryka, Kanada, coraz popularniejsze w Polsce. Jest to urządzenie, które przede wszystkim rekomendowane jest do placówek, gdzie mamy kontakt bardzo duży z dziećmi, jak również do użytku codziennego, czyli każdy z nas może takie urządzenie zakupić i co ważne, użyć je bez przeszkolenia, chociaż ja bardzo, bardzo rekomenduję, żeby mimo wszystko najpierw przetestować to najlepiej na fantomie, bo w momencie zagrożenia zdrowia, życia są takie emocje, że możemy sobie nawet z tak prostym urządzeniem nie poradzić.